Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejny z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o dosyć mało znanej sprawie, o której nigdy wcześniej nie słyszałam i nie dostałam też, z tego co zauważyłam, żadnych próśb od Was o nagranie odcinka na ten temat, ale jak tylko przypadkowo na nią natrafiłam i zaczęłam o niej czytać, to wiedziałam, że to na pewno jest temat, który chciałabym Wam przedstawić. Mam nadzieję, że większość z Was jeszcze o niej nie słyszała. Będzie to historia Stevena Steinera, która miała miejsce w latach 70. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. Steven Gregory Stayner urodził się 18 kwietnia 1965 roku w mieście Merced w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzicami byli Delbert i Kay Steiner. Steven miał też 4 rodzeństwa, starszego brata Cary'ego i 3 siostry, Cynthię, Corey i jedną, której imienia niestety nie mogłam znaleźć. W 1972 roku chłopiec miał 7 lat i rodzice od niedawna zaczęli pozwalać mu samemu chodzić i wracać ze szkoły. Uczęszczał do Charles Wright Elementary School. Był wesoły, miał bardzo wielu znajomych i lubił chodzić do szkoły. Niestety nikt nie mógł spodziewać się, że jego beztroskie i spokojne życie zmieni się na zawsze pewnego poniedziałkowego popołudnia. Tego dnia Steven jak zwykle poszedł do szkoły i również sam miał wrócić, ale tak się nie stało. Mijały kolejne godziny, a jego nadal nie było w domu. Rodzice zaczęli się niepokoić. Ich syn nie był typem buntownika, nigdy nie uciekał z domu, zawsze wracał na czas. Był także za mały, miał tylko 7 lat. Nie mógł jeszcze zostawać do późna poza domem wieczorem. Dlatego Delbert i Kay zdecydowali się zgłosić zaginięcie syna na policję około 17. Ostatnią osobą, która widziała chłopca, był jego szkolny kolega, który powiedział, że jak zwykle szli razem do tego momentu, kiedy zwykle się rozdzielali i Steven poszedł w stronę domu. Nie mówił także nic na temat planowanej ucieczki, ani nie skarżył się na to, że nie jest zadowolony z życia w domu, ze swoich stosunków z rodzicami czy o jakichkolwiek konfliktach z rodzeństwem. Pracownicy stacji benzynowej znajdującej się na trasie między szkołą a domem potwierdzili, że tamtędy przechodził. Po okolicy rozwieszono plakaty. Steven miał ciemne włosy i oczy, 1,45 m wzrostu i w momencie zaginięcia miał na sobie beżową kurtkę i dżinsy. Policja dokładnie zbadała całą tę trasę, ale nie znaleziono tam żadnych rzeczy Stevena, ani śladów mogących wskazywać na to, że został porwany. Informacja została rozpowszechniona w mediach, ale niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Mijały kolejne dni, tygodnie, później miesiące, a po chłopcu nadal nie było śladu. Rodzice nie tracili nadziei, nalegali, żeby policja się nie poddawała. Próbowali apelować do mediów, żeby nie przestawali publikowania jego wizerunku i informacji w nadziei, że ktoś przypomni sobie, że coś widział tamtego dnia, ale niestety media zaczęły im odmawiać, ponieważ minęło już zbyt dużo czasu od momentu, kiedy ostatni raz był widziany. W 1980 roku minęło już 7 lat. Steven, jeśli żył, miał już 14 i wtedy w lutym w mieście Ukiah w Kalifornii, niecałe 400 km od Merced, zaginął inny chłopiec. 13 lutego 5-letni Timmy White bawił się na podjeździe przed swoim domem, gdy podjechał i zatrzymał się przy nim nieznany samochód prowadzony przez mężczyznę w średnim wieku. Gdy ten wysiadł i próbował wciągnąć chłopca do pojazdu, Timmy wyrwał mu się i zaczął biec w stronę domu. Niestety napastnik go dogonił, unieruchomił, przyciskając do ogrodzenia i siłą wcisnął do samochodu. Chłopiec kopał i krzyczał, ale niestety nikt tego nie usłyszał. Zaginięcie natychmiast zostało zgłoszone przez rodziców na policję, ale niestety, podobnie jak w przypadku Stevena, 7 lat wcześniej nie było żadnych śladów ani świadków mogących doprowadzić do jego miejsca pobytu, dlatego sprawa utknęła w martwym punkcie. Przez następne 16 dni rodzice żyli w rozpaczy i w napięciu. W przypadku zaginięć dzieci pierwsze 48 godzin jest najbardziej kluczowe. Po tym czasie szanse na odnalezienie żywego są niestety bliskie zeru. Ale niespodziewanie 1 marca 1980 roku nastąpił cud. Na posterunek w Ukiah w stanie Kalifornia weszło 2 chłopców, nastolatek prowadzący 5-latka. Okazało się, że są to zaginieni Steven Stayner i Timmy White. Od czasu zaginięcia Stevena minęło wtedy już 7 lat, 2 miesiące i 28 dni. Chłopak miał prawie 15 lat. Zostali zabrani w bezpieczne miejsce i poproszeni o opowiedzenie, co się stało. Początkowo 14-latek miał duże opory i obawy, chciał nawet wyjść z posterunku, ale funkcjonariusze mu nie pozwolili. Powiedzieli, że już nie muszą się niczego bać i że osoba, która ich skrzywdziła, na pewno poniesie za to konsekwencje, muszą tylko pomóc w jej odnalezieniu. Wtedy Steven otworzył się i postanowił opowiedzieć swoją historię. 4 grudnia 1980 roku, gdy wracał do domu ze szkoły, w pewnym momencie zatrzymał go mężczyzna, który miał ze sobą Biblię oraz ulotki organizacji religijnej. Powiedział, że zbiera fundusze właśnie na tę organizację, której jest częścią. Steven był bardzo pomocny i łatwowierny, dlatego powiedział, że jego mama na pewno będzie mogła pomóc, ale że mieszka jeszcze kilka domów dalej. Mężczyzna wtedy zaproponował, że go tam podwiezie i chłopiec niestety się zgodził. Bardzo szybko okazało się, że to jeden z największych błędów, jakie mógł wtedy popełnić. W samochodzie znajdował się drugi mężczyzna, który prowadził i zaczęli jechać w zupełnie drugą stronę, coraz dalej odjeżdżać od miasta, które chłopiec tak dobrze znał. W końcu zatrzymali się w lesie około 35 km od domu Stevena, to było w hrabstwie Mariposa. Ten dom był ukryty między drzewami i dobrze odizolowany. Później okazało się, że w tej samej okolicy stał także dom należący do dziadka Stevena, do ojca jego matki Kay, ale w tamtym czasie chłopiec o tym nie wiedział. Mężczyzną, który prowadził samochód, okazał się być pedofil Kenneth Parnell, a jego wspólnikiem Ervin Edward Murphy. Mężczyźni razem pracowali w ośrodku wypoczynkowym w Parku Narodowym Yosemite. Parnell wykorzystał naiwność i łatwowierność Murphy'ego. Powiedział mu, że chce być pastorem i że ma bardzo ambitny plan. Chce porwać młodego chłopca i dobrze wychować go w wierze. Murphy uwierzył mu i pomógł w właśnie tym porwaniu. Gdy dotarli do domu z 7-latkiem, Parnell zamknął go w pokoju. Ten pokój od kilku miesięcy planował przeznaczyć właśnie na ten cel, na przetrzymywanie swojej ofiary. Już pierwszego dnia zaczął go molestować, a 13 dni później, 17 grudnia, po raz pierwszy zgwałcił chłopca. Oprawca zaczął także nim manipulować. Powiedział, że teraz mieszka z nim, ponieważ został odebrany rodzicom, którzy go nie chcieli i których nie było stać na utrzymanie 5 dzieci. I teraz to on, Kenneth Parnell, jest jego prawnym opiekunem. Ludziom przedstawiał chłopca jako swojego syna i dał mu nowe imię – Dennis Gregory Parnell i robił wszystko, żeby chłopiec zapomniał, jak tak naprawdę się nazywa. Przez kolejne lata wielokrotnie się przeprowadzali. Mieszkali w różnych miastach w Kalifornii i chłopiec chodził do różnych szkół. Zapisując go do nich, Parnell podawał jego fałszywe dane, takie jak data urodzenia czy oczywiście nazwisko. Jednym z najbardziej tragicznych elementów tej sprawy jest to, że w pierwszych miesiącach po zaginięciu chłopca jego rodzice rozsyłali takie wielkie pudła pełne ulotek również do okolicznych szkół, żeby pracownicy mogli rozwiesić je po korytarzach i po okolicy, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. I takie pudło otrzymała również szkoła, do której później porywacz posłał Stevena. Niestety, pracownicy tej szkoły nigdy ich nie rozwiesili, nigdy nawet nie otworzyli tego pudła, tylko od razu się go pozbyli. Z czasem Steven zaczął przyzwyczajać się do swojego nowego życia i zaakceptował rzeczywistość, w której musi żyć. Ciągłe znęcanie się, którego był ofiarą w domu. Nie próbował uciec, ponieważ czuł, że i tak nie ma gdzie. Uwierzył w to, co powiedział porywacz, że jego rodzice dobrowolnie go oddali, więc nawet jakby uciekł, to nie mógłby wrócić do domu. W tamtym czasie Parnell to była jego jedyna rodzina. Przez wszystkie te lata chłopak dostawał bardzo dużo swobody. Mógł wychodzić z domu, kiedy tylko chciał i wracać bardzo późno. Także od młodego wieku mógł pić alkohol. Praca Kennetha Parnella wymagała częstych wyjazdów i wtedy chłopak zostawał sam na kilka dni. Nie uciekał, bo tak jak wcześniej powiedziałam, nie wiedział nawet, że powinien. Dopiero gdy był już dorosły, uświadomił sobie, jak wiele miał do tego okazji. Rodzina porywacza przez wszystkie te 7 lat nie miała pojęcia o istnieniu chłopca. Parnell często się przeprowadzał i nigdy nie zapraszał do domu swoich znajomych ani bliskich. Jedynym pozytywnym aspektem mieszkania w domu porywacza ze strony Stevena było to, że miał psa. To był piesek rasy Manchester Terrier, którego Kenneth dostał od swojej matki. Steven absolutnie go uwielbiał i ze wzajemnością. Z biegiem lat Parnell zaczął planować porwanie kolejnej ofiary, ponieważ Steven stawał się coraz starszy, a starsi chłopcy nie byli dla niego interesujący. Zaczął wtedy szkolić Stevena na porywacza, ale chłopak wiedział, że chce temu zapobiec, dlatego sabotował wszystkie próby porwań. Robił specjalnie błędy, żeby nie doszło do uprowadzenia kolejnej ofiary. Około 1974 roku do domu wprowadziła się kobieta, Barbara Matthias. Mieszkała z nimi przez 8 miesięcy i w tym czasie 9 razy uczestniczyła w gwałcie na Stevenie, który miał wtedy zaledwie 9 lat. W 1975 pomagała nawet w próbie porwania, ale na szczęście nieskutecznej. Gdy Steven skończył 14 lat, Parnell wiedział, że to już czas na porwanie kolejnego chłopca. Wiedział, że 14-latek mu w tym nie pomoże, dlatego zrekrutował innego wspólnika, szkolnego kolegę Stevena, Randalla Shona Poormana. I to właśnie z jego pomocą udało mu się uprowadzić 5-letniego Timothy'ego White'a. Wtedy Steven poczuł, że musi go obronić, że nie może pozwolić na to, żeby spotkało go to samo co jego, żeby przeżył ten wieloletni koszmar. Dlatego codziennie stał pod jego pokojem i pilnował, żeby Parnell się do niego nie zbliżył i go nie skrzywdził. Nastolatek podjął decyzję o ucieczce, ale nie dla samego siebie, tylko dla Timiego. Wiedział, że musi zwrócić go jego rodzinie. I okazja nadarzyła się 1 marca 1980 roku. Wtedy Kenneth Parnell był na kolejnym służbowym wyjeździe. Chłopcy wyszli z domu i zaczęli kierować się w stronę miasta, ale niestety dom znajdował się na obrzeżach, można powiedzieć, że na wsi, dlatego do najbliższego miasta musieli przejść dziesiątki kilometrów. Na szczęście zatrzymał się kierowca pick-upa i podwiózł ich do miasta Ukiah, czyli do rodzinnego miasta Timiego. Tak jak powiedziałam, Steven planował odstawić 5-latka do jego domu, a później wrócić do porywacza, ponieważ było to miejsce, które sam nazywał domem. Ale Timmy nie znał swojego adresu, dlatego Steven musiał zaprowadzić go na posterunek. W końcu to 5-latek odwdzięczył się za uratowanie, ponieważ nie pozwolił Stevenowi odejść i obaj weszli do środka. 14-latek podał nazwisko i adres oprawcy i już następnego dnia, 2 marca 1980 roku, 49-letni Kenneth Parnell został aresztowany. W 1981 stanął przed sądem i usłyszał zarzuty porwań i gwałtów. Otrzymał wyrok 7 lat pozbawienia wolności i został zwolniony warunkowo po 5. Okazało się, że jego życie również od początku było przepełnione przemocą. Gdy był mały, okaleczał się, na przykład sam wyrywał sobie zęby, a w wieku 13 lat został gwałcony. Większość swoich nastoletnich lat spędził w zakładach poprawczych, a gdy był dorosły, również często trafiał do więzienia za kradzieże, napaści oraz za molestowanie 9-letniego chłopca, ale za każdym razem otrzymywał bardzo niskie wyroki i dodatkowo jeszcze był warunkowo zwalniany za dobre sprawowanie. Gdy tylko wychodził, natychmiast po raz kolejny krzywdził dzieci. Powrót Timiego White'a do domu był bardzo szczęśliwą chwilą, ale w porównaniu do Stevena on był w niewoli bardzo krótko, bo 16 dni. W przypadku 14-latka sprawa wyglądała dużo gorzej, była bardziej skomplikowana, ponieważ przez wszystkie te lata zdążył się już przyzwyczaić i pogodzić ze stratą rodziców. Oczywiście, gdy dowiedział się, że jego rodzice go nie oddali, tylko został im odebrany, był wzruszony i chciał się z nimi spotkać. A zanim został porwany, Delbert, jego ojciec, miał problemy zdrowotne, dlatego przez wszystkie te lata Steven był pewny, że jego ojciec najprawdopodobniej nie żyje, ale okazało się, że jest inaczej. Chłopak, gdy miał 7 lat, myślał, że jego ojciec miał zawał serca, ponieważ któregoś dnia upadł, ale tak naprawdę to były tylko problemy z plecami, które bardzo łatwo było pokonać. Adaptacja do nowej sytuacji była jednak bardzo trudna, zarówno dla niego, jak i dla rodziców. Przez cały ten czas traktowali go jak dziecko. W domu porywacza miał swobodę, mógł pić alkohol i wychodzić, kiedy tylko chciał, a tu panowały inne zasady. W szkole zaczęto mu dokuczać za to, co przeżył. W jednym wywiadzie przyznał nawet, że wielokrotnie miewał wątpliwości, czy na pewno powrót do domu to było najlepsze rozwiązanie. Niedługo później wyprowadził się z domu swoich rodziców. Poznał wtedy dziewczynę, Jodie, w której się zakochał i w 1985 roku wzięli ślub. W ciągu kolejnych lat doczekali się dwójki dzieci. Steven prowadził wykłady i zajęcia w szkołach dla dzieci, w których ostrzegał na temat niebezpieczeństw związanych z nieznajomymi. Planował zostać ochroniarzem i uczęszczał na kursy, ale niestety, gdy wydawało się, że jego życie zmierza w dobrą stronę, że wreszcie ma szansę na szczęście, w 1989 roku niestety uległ wypadkowi motocyklowemu i zmarł. Podczas pogrzebu jego trumnę niósł m.in. Timmy White, wtedy 15-letni, i jak sam stwierdził, zawdzięczał Stevenowi swoje życie. Niestety to nie był jeszcze koniec tragedii w rodzinie Steiner. Wydaje się, że ciążyła na nich jakaś klątwa, ponieważ po uprowadzeniu Stevena jego rodzice tak bardzo skupili się na poszukiwaniach, że zupełnie zaniedbali resztę swoich dzieci, co negatywnie na nie wpłynęło, a najbardziej odczuł to Cary, starszy brat Stevena, który miał wtedy 11 lat. Wkrótce zamieszkał ze swoim wujkiem, Jessim, który w 1989 roku, czyli dokładnie w tym, kiedy Steven uległ wypadkowi, został zamordowany. Po jego śmierci Cary wyznał, że przez wszystkie te lata był przez niego molestowany. W 1991 Cary podjął próbę samobójczą, a w 1997 został aresztowany za posiadanie marihuany. W 1999, 2 lata później, między lutym a lipcem zamordował 4 kobiety. Carole Sund, jej córkę Julie, Silvinę Pelosso oraz Joie Ruth Armstrong. W sierpniu 2002 roku został za to skazany na śmierć i w tym momencie oczekuje na wykonanie wyroku w więzieniu San Quentin Penitentiary w Kalifornii. Przyznał, że fantazjował o zabijaniu od 9 roku życia, czyli jeszcze przed porwaniem jego brata. Tak jak już wcześniej powiedziałam, Kenneth Parnell za swoje czyny, czyli za porwanie i przetrzymywanie przez 7 lat jednego chłopca, a później porwanie drugiego, odsiedział karę tylko 5 lat więzienia. Ale już w 2002 wrócił przed sąd, tym razem oskarżony o porwanie innego 4-letniego chłopca. I przeciwko niemu zeznawali wtedy Timothy White, już wtedy 28-letni mężczyzna, oraz Sean Poorman, który pomógł w jego uprowadzeniu w 1980. Dzięki ich zeznaniom Parnell spędził resztę swojego życia w więzieniu. Zmarł 6 lat później, 21 stycznia 2008, w wieku 76 lat. Timothy i Sean pogodzili się. 28-latek wybaczył swojemu porywaczowi, ponieważ wiedział, że został on zmanipulowany przez Kennetha Parnella i że to on był w tej sytuacji prawdziwym potworem. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli tak było, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania. Jeśli słyszeliście coś jeszcze na temat tej sprawy, to napiszcie to w komentarzach. Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, na przykład podobnych do tych, w których ktoś został porwany, ale po latach został odnaleziony. Bardzo chętnie przedstawię takie sprawy w przyszłości tutaj na kanale. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!